Kłaniamy się nisko najlepszej podróżniczej widowni na świecie. Dziś powędrujemy sobie po jednym z najciekawszych regionów Włoch. A zaczynamy na jego północy, jeszcze przy granicy z Lombardią, dokąd przyjechaliśmy pociągiem z lotniska Malpensa. Cześć, dzień dobry! Cześć! Buongiorno! Tu Ania i Marcin, czyli wędrowne motyle. Witamy Was serdecznie z miejsca przepięknego we Włoszech. Oczywiście takich miejsc we Włoszech jest niezliczona ilość, ale... Ale ono ma w swojej nazwie oficjalnej słowo też największe. Co to dokładnie jest, zaraz się dowiecie. W każdym razie witamy Was z Piemontu. W dzisiejszym odcinku udamy się m.in. na jeden z najpiękniejszych archipelagów świata, na jeziorze, to już za momencik. Odwiedzimy miasto, które nazwane jest stolicą wełny, skąd pochodzą najsłynniejsze tkaniny Europy. Na koniec zaprosimy Was do Turynu, do którego wrócimy po latach, ale w dużo piękniejszych okolicznościach przyrody. Między innymi, aby zobaczyć te przepiękne, spektakularne rezydencje Sabaudów. Muzyka i zaczynamy. Skoro północny Piemont, to rzućmy okiem na mapę. Zaczniemy nad jeziorem Maggiore. Następnie przetransportujemy się do Turynu, który będzie naszą bazą do odwiedzin Bielli, Venari oraz Moncalieri. Na chwilkę też skoczymy do Mondovii. Partnerem tego odcinka jest marka Poszetka, ta sama, która wsparła nas w filmie O Como i mieście Jedwabiu. Poszetka to katowicka bardzo ceniona marka, która współpracuje m.in. z dostawcami najlepszej piemontskiej wełny, w tym kaszmiru. I pomaga nam wyglądać odpowiednio podczas wizyt w pałacach książąt i królów. Jeśli mieliście okazję oglądać nasz odcinek o jeziorze Como i mieście Jedwabiu, tam wspominaliśmy w Cezano Maderno przy pałacu Boromeuszy, że wrócimy do tego rodu, ale już w Piemoncie. No i jesteśmy. Wracamy do Boromeuszy i do wysp zwanych potocznie Boromejskimi. Zaczniemy od wyspy, w której sercu stoi gigantyczny cyprys kaszmirski, nomen omen, przypominające jakby wieszak wypełniony zwisającą nań kosmkami wełny. Przypadek? Przypływamy tu w pierwszej kolejności, wczesnym rankiem z przystani w Carciano, gdy jeszcze mało turystów. To nie ta, mijamy ją na razie, by zostawić sobie na deser pod koniec dnia. Nasz cel nazywa się Isola Madre i jest jednym z najpiękniejszych ogrodów botanicznych, jakie było dane nam zobaczyć. Góry otaczające jezioro Maggiore, przez niektórych nazywane też Superiore, niestety wstydzą się nam pokazać tego dnia w całej okazałości. Wiele z nich znacznie przekracza 1500 metrów. Jezioro już kiedyś mieliśmy okazję zobaczyć i odwiedzić, ale jeśli dobrze pamiętacie, to od drugiej strony, szwajcarskiej. Gustave Flaubert, który był tutaj w 1845 roku, stwierdził, że Isola Madre to najbardziej zmysłowe miejsce, jakiekolwiek widziałem w życiu. A pan Gustaw był powieściopisarzem z nurtu naturalistycznego, także musiał mówić bardzo dobitnie, jaka jest prawda. Wita nas tutaj niesamowity, wręcz letni klimat, pachnące wszędzie kwiaty, mnóstwo słońca, bardzo też letnia temperatura. Miasteczko, w którym się zatrzymaliśmy, to Stresa. Troszeczkę nie jest dobrze widoczne, bo jezioro jest zamglone, ale ta nazwa może troszeczkę nie przystaje do sytuacji, w jakiej się tutaj znajdujemy, ponieważ przybywa się tu raczej po to, żeby stresu się pozbyć, a nie nabyć go. W 1501 roku wyspę kupił hrabia Lancelotto Borromeo i zaczął przekształcać ją na ogród botaniczny, stopniowo realizując też plan budowy dużego pałacu, który został ukończony pod koniec wieku XVI w samym środku wyspy. Wyspę zamieszkują pawie, sporo białych i sporo też innych ptaków przypominających rajskie, choć wiemy, że rajskimi nie są. Ale ten ogród, te sadzawki z niebieskimi liliami wodnymi i kompozycją wręcz malarską, jakimż cudem nie pochodzą one z rajskich obrazów?
Na wielu obrazach jest przedstawione Cezano Maderno, czyli dawna siedziba i główna Boromeuszy. Co ciekawe, prawie wszędzie można tutaj wchodzić, jest bardzo jasno, nikt niczego nie pilnuje. To, co motyle lubią najbardziej. Jest to jeden z piękniejszych pałaców, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. No pewnie otoczenie też tutaj odgrywa wielką rolę, a to jest tylko 1/3 tego piękna wyspy boromejskich, które jeszcze zobaczymy. No to zobaczymy już. Drugą wyspą w kolejności jest Isola dei Pescatori, do której dopływawszy czujecie w powietrzu charakterystyczny zapach Włoch w samym środku dnia, czyli tych Włoch rozbudzających ślinianki czujecie. Bilet łączony jest tak zaprojektowany, że w środku wycieczki odwiedza się wyspę rybaków, czyli Isola dei Pescatori. No i rzeczywiście była to i wciąż jest wyspa zamieszkała, bo to jedyna wyspa zamieszkała wśród wysp boromejskich przez rybaków właśnie. Można tutaj spróbować dań z ryb, ponieważ znajduje się tu sporo restauracyjek. W jednym z najstarszych budynków w siedzibie gildii ustanowione zostało kameralne muzeum jeziornych rybaków z Maggiore. A trzeba zaznaczyć, że ryby z tak dużych, polodowcowych jezior smakują wybitnie dobrze. Słowo się rzekło, są ryby na talerzu. W przypadku Marcina wszystkie możliwe ryby właśnie z Lago Maggiore. Ja natomiast mam tagliolini, makaron, też z rybą i sosem rybnym na bazie właśnie ryb, także z tego jeziora. Pięknie to wszystko wygląda, ale trzeba jednak powiedzieć, że ceny tutaj są znacznie wyższe niż w Rzymie albo u nas. I po chwili czekamy na popołudniowy deser. Zawiezie nas tam, dokładnie tam, łódka, która odchodzi co pół godziny. Jest co prawda październik, ale czujemy, jakby to był sierpień. Oto ten słynny mikroklimat włoskich jezior. Chodź. Ciepła, ale zimna. Isola Bella została założona w 1650 roku przez hrabiego Vitaliano VI Boromeusza. To inny Boromeusz, lubujący się bardziej w wielkości niż jakości. Postanowił przekształcić wychodnie skalne z jeziora w miejsce rozkoszy dla swojej dynastii. Ukończenie tego wspaniałego dzieła, przytłaczającego wręcz, te z Isola Madre, zajęło naprawdę kupę czasu. Zapewne woda w jeziorze zdążyła się już wielokrotnie wymienić. Zwiedzając dolne partie pałacu, szybko dowiemy się, że oprócz zabudowania wysp, robienia ogrodów, trzecią pasją Boromeuszy był teatr, a w tym również teatr lalek i kukiełek. Pałac ten wyraźnie jest wielokrotnie większy, uznajmy, że 4 razy większy. Zapewne twórcy nie zdawali sobie sprawy z tego jednak, że 4 razy dłużej będzie budowany, bo to oznacza, że nawet w XX wieku były jeszcze prace pewne końcowe wykonywane. A dzisiaj taki przekór losu, że chyba jednak ta wyspa dużo bardziej znana jest z otoczenia i z parku, który tutaj dominuje wokół, niż z samej budowli. Ogród ten, wpisany na listę Grandi Giardini Italiani, należy do najsłynniejszych włoskich ogrodów, m.in. za sprawą Montego Dona. Ale trudno się dziwić. Jest po prostu inny, wyjątkowy, dla niektórych dziwny. Dla nas zaskakujący, gdyż po raz pierwszy od wielu, wielu lat i wizyty na Dalekim Wschodzie udało nam się poczuć na żywo ten jeden z najpiękniejszych zapachów świata. W tylu latach. Osmantus. Nasze wspomnienie z Japonii. I nasz ulubiony zapach. Niesamowita miłość Boromeuszy do teatru objawia się m.in. tym czymś. Teatro Massimo, kulminacja całej wyspy, bym tak powiedział. 9-10-tarasowa budowla,
część ogrodu, która dominuje w taki sposób, że tam na około 30 metrach jest taras widokowy z widokiem na całe jezioro Maggiore, może z wyjątkiem fragmentu Szwajcarii. W sposób bardzo ekspresyjny, trochę trącący kiczem, Borromeusze w ten sposób pokazują Wam swoją władzę i rolę z jednorożcem, czyli z symbolem na czubku tego czegoś, tak to nazwijmy. Drugi ród związany z Piemontem, może nawet bardziej, zdecydowanie w mniejszy sposób, w mniej ekspresyjny pokazywał swoją rolę i władzę. Powiedzmy, że nawet taki zachowawczy. Kierujemy się więc do Turynu. Przed nami więc druga i trzecia część odcinka. Wkraczamy powoli już w północno-włoską jesień, dla której Piemont wydaje się niezwykle pasującym anturażem. Jesień w Turynie. Piękna, chciałoby się powiedzieć jak zawsze, ale to niekoniecznie prawda, bo ostatnim razem jak tu byliśmy, objęła nas jesień wyjątkowo deszczowa i chłodna. Spędziliśmy wtedy większość czasu w kawiarniach i muzeach. Teraz jest zgoła inaczej. Milionowa metropolia wylega na ulice, do parków, do ogrodów i na liczne place. Juliusz Cezar w towarzystwie Oktawiana Augusta patrzą w dal spod rzymskiej bramy Porta Palatina. Każdy jednak w inną stronę. Cezar na katedrę z całunem turyńskim. Nasz pierwszy rekonesans oczywiście nie mógł pominąć parku przy Pałacu Królewskim. Jest on na tej słynnej liście sebałckich rezydencji, a jakże. Fontanna z grupą rzeźb przedstawiających mitologiczną morską nimfę Nereidę, otoczoną trytonami, chce nam przypomnieć o przygodzie z Borromeuszami, ale my musimy już mocno skupić się na Sabaudach, pierwszych królach Włoch. I ten charakterystyczny jesienny widok na wieżę Mole Antonelliana, emblemat miasta. O, tutaj na przykład nie byliśmy za poprzednim razem. Ukryta pomiędzy kwartałami kaplica Mercanti, czyli oczywiście kupców. Na zapleczu zakrystianin uradowany zainteresowaniem pokazuje nam unikatowy, tak zwany kalendarz wieczny, który można ustawić na 400 lat i działa. No i oczywiście nie ma pełni wrażeń z odwiedzin włoskiej stolicy kawy i kawiarni, gdyby nie wizyta w jednej z historycznych kawiarni lub spróbowanie kawy Bicerin. W tym przypadku skusiliśmy się na takową w Baratti e Milano, której historia pamięta 1858 rok, ten sam, gdy zaczęły się tworzyć współczesne Włochy, do czego jeszcze wrócimy. Pierwszego popołudnia znajdujemy też chwilę czasu, by zerknąć na kilka secesyjnych kamienic w okolicy Via Francia, Corso Francia. We Włoszech styl ten, znany z francuska jako Art Nouveau, nazywany jest jakby z angielska Liberty. Ot ciekawy paradoks. A propos wieloletniej tradycji i smoka z ostatniego ujęcia. Jedziemy porannym pociągiem na północ od Turynu. Trudno może sobie to wyobrazić, ale niestety znowu musicie uwierzyć nam na słowo, że tam za moimi plecami z Bielli, a dokładnie z jej najstarszej części, coś takiego jak Borgo w środkowej części Italii, w tym przypadku to Borgo to Piazzo, można tutaj wjechać funikularem, akurat nie teraz, rozpościera się przepiękny widok na Alpy, czyli pewien podstawowy symbol Piemontu, który widać nawet z Turynu. Dzisiaj nie. Bo dzisiaj wszystko to z tego chłodnego poranka właśnie zaczęło parować i zasłoniło nam góry, a są podobno widoki spektakularne. I trochę dalej, na drugim lub trzecim planie, znajduje się dolina nazywana Doliną Wełny, Valle di Lana, gdzie jeszcze do XIX wieku, do końca XIX wieku, funkcjonowało mnóstwo przędzalni, zakładów, magazynów związanych właśnie z przemysłem takim przędzalskim, wełnianym. Natomiast wszystkie te doliny z tą czystą wodą, pastwiska, cała ta kultura Piemontu, czyli Przedgórza, no to wszystko musiało się konsolidować w jednym miejscu. I właśnie takim była piękna, nieco senna, ale wciąż bogata Biella. Takiego zabiegu montażowego nigdy byśmy wcześniej nie przewidzieli, ale oto sklepienie katedry w Bielli zaskakująco płynnie przechodzi do
bieli prawdziwej wełny, przygotowywanej do kolejnego mycia w jednej z wełnianych przędzalni, gdzie w siedzibie firmy Drago wita nas Alessandro i Aleksander, u których zasięgnęliśmy języka na temat wełny. Na razie w języku angielskim jeszcze, ale już coraz lepiej wychodzą nam rozmowy po włosku. Może la prossima volta usłyszycie jakąś naszą próbę. Dlaczego średniej wielkości miasto w samym środku Piemontu akurat stało się kiedyś i właściwie wciąż jest stolicą wełny, i to na dodatek światową? To bardzo dobre pytanie, bo trzeba wiedzieć, że bardzo, bardzo dawno temu w Bielli, w okolicach Bielli, narodziło się wiele firm zajmujących się właśnie wełną. Dlatego, że znajdujemy się tuż u podnóża wysokich gór i mamy najlepszą wodę na świecie. Idealną dla przemysłu wełniarskiego. Oczywiście nie teraz, bo rewolucja przemysłowa przeniosła wszystkie zakłady z dolin górskich i gór do Bieli i okolic właśnie. Dawniej najlepszym sekretem do prowadzenia biznesu związanego z wełną była jakość wody. Nasza górska woda jest najlepsza, bo jest najczystsza. Mam na myśli całkowicie czysta, dosłownie. Nie znajdziemy tam żadnych kolorantów, nie znajdziemy żadnych enzymów i tego typu rzeczy, tylko czystą wodę. Dla pracy z wełną to najlepsze rozwiązanie. Dać jej taką technologię z taką wodą. Ale nie tylko woda oczywiście. Również same owce. Oczywiście, bo przecież bliskość gór. Tak, w czasie lata owce pasterze przenosili z dolin i wiosek na hale i w górę ponad 100 tysięcy. Pasione na czystej trawie i czystej wodzie dawały najczystszą wełnę. Słyniecie z wełny Merino, ale jakiego jeszcze rodzaju wełna albo gatunki wełny są najbardziej znane, czy też charakterystyczne dla Bielli, czy waszej fabryki, firmy? Drago pracuje z delikatną wełną z merinosów. Preferujemy wybierać wełnę 14,5 mikrona. W określeniu międzynarodowym jest to Super 180 oraz 17,25 mikrona, czyli Super 130. Mamy też najwyższej skrętności, czyli 12,5 mikrona. Dzięki temu mamy wełnę luksusową. Możemy rywalizować z największymi firmami tego typu na świecie, a chcemy grać w Lidze Mistrzów w tej branży. Jesteście firmą z rodzinnymi tradycjami, z już trzema pokoleniami w firmie. Podejrzewam, że potrzebujecie ciągle nowych pracowników. Jak chcecie ją rozwinąć i przekonać młodzież, młodych ludzi do pracy z wełną, która przecież kojarzy się raczej ze starszymi pokoleniami, doświadczonymi bardzo ludźmi? Wszyscy w naszej firmie są z Bieli i okolicznych miejscowości, ale potrzebujemy, owszem, przechwycać tych, którzy na przykład stąd wyjeżdżają, uczą się gdzieś nowych rzeczy, nowych idei, bo oni potem mogą nam je tutaj sprowadzić. Współpracujemy z dobrymi uczelniami włoskimi. Jedną jest Uniwersytet Sapienza w Rzymie, drugą Politechnika Turyńska, z którą mamy specjalny projekt. Mamy też technikum zawodowe w Bieli, najlepsze tego typu, dotyczące włókiennictwa na świecie. Jednym z takich specjalistów jest na przykład specjalista CAD, który pracuje z nami m.in. w projekcie ze sztuczną inteligencją, w którym klient będzie mógł finalnie wpisać to, czego potrzebuje. Na przykład specjalny garnitur na ekskluzywną kolację, ale chce, by miał trochę niebieskiego i może jakieś białe paski. No i aplikacja z AI pokaże mu opcje i będzie mógł taki zamówić z telefonu. Aleksander po pysznym piemąckim pranzo w Osteria La Bussola pokazuje nam jeszcze dumę aglomeracji Bielli, czyli zakonserwowaną jakby sprzed 500-600 lat
warowną osadę Rikietto. Jest to na poły skansen, nikt tutaj nie może mieszkać, ale pamięta czasy średniowieczne, gdy założono w XIV wieku taki warowny obóz, warowne miasto średniowieczne otoczone murem z czterema wieżami, które miało zapewniać zwykłym obywatelom, rzemieślnikom z przetoczyło. Oczywiście zostało ono wpisane na listę i Borghi più belli di Italia, czyli tych najbardziej autentycznych, najpiękniejszych małych miasteczek włoskich. I znaleźliśmy jeszcze jeden łącznik tego genius loci miejsca. On znajduje się pod naszymi nogami, ale też w murach, bo nigdy nie widzieliśmy miasta tego typu, miasteczka, w którym budynki są w dużej mierze zbudowane z kamieni rzecznych, z otoczaków. Tutaj większość budulca stanowią te kamienie, wydobyte właśnie z rzeki, o której mówiłem. Czyli mamy złoto i rzymian, mamy wodę i wełnę i mamy kamienie z rzeki, które budują domy. Możemy tylko żałować, że nie widzimy stąd wspomnianych Alp, w tym masywu Monte Rosa, najwyższego włoskiego. Oto dowód, jak może to wyglądać w pogodny dzień. Nieznośna wręcz niewidoczność Alp w czasie naszego pobytu towarzyszyła nam też w czasie innej wycieczki, tym razem na południe, by przy okazji zrobić kilka ujęć i zdjęć w okolicach miasteczka Mondovi oraz do obiecanego przez nas kiedyś odcinka o kolejkach i funikularach. Tutejszy na Stare Miasto jest bardzo interesujący. Aż trudno w to uwierzyć, ale kiedyś największego miasta całego Piemontu. Dziś dość kameralnego, ale ładnego, ciekawie położonego blisko Ligurii, z wyjątkowo niedrogimi cenami nieruchomości, jak na Piemont. Co tu się zachowało największe, to tarcza zegarowa na Torre del Belvedere, którą bez dwóch zdań widać nawet z ponad kilometra. Teoretycznie z tego miejsca powinien być piękny widok na całe piemontskie Alpy, ale specyfika października jest taka, że tutaj na tym plano dużo mgły się unosi, długo trzyma przez pół dnia i niestety, nie tym razem. To część Piemontu winiarska i podobna do Toskanii, zostawimy sobie ją jednak szerzej na osobny odcinek. Wróćmy teraz do Sabaudów, czyli też rodu Casa di Savoia. Wbrew wielu opiniom dotyczącym włoskich miast, naszym zdaniem na przykład Turyn jest miastem bardzo czystym. Bardzo czystym, bardzo czystym, a natknęło nas, żeby to teraz nagrać, bo idziemy od przystanku metra i po drodze minęliśmy już przynajmniej 6 osób, które czyściły, myły, szorowały obejście przed swoją klatką. I to widać także w porównaniu z wieloma miastami na zachodzie Europy, Turyn jest świecący. Wczesnoporanne słońce rozświetla nam barokowy pałac, który, uwaga, wciąż funkcjonuje jako uczelnia. Dla wzrosłego na wynalazkach, motoryzacji i designie Turynie bardzo ważna uczelnia. My mieliśmy wielkie szczęście, udało się nam dokoptować do tej niewielkiej grupki, która jest oprowadzona przez wykładowcę Politechniki, ponieważ dzisiaj ten budynek jest Wydziałem Architektury Politechniki Turyńskiej, o której zresztą była mowa w Bielli. No i pałac ten oczywiście znajduje się na liście UNESCO wraz z innymi rezydencjami sabołckimi. W pałacu zwanym Zamkiem rezydowała m.in. księżniczka Krystyna, żona Ludwika XIII Bourbona, a obecny wygląd budowli, umówmy się, jest tylko jednym z kilkunastu przykładów francuskich wpływów w Turynie. Tu nie chodzi tylko o bliskość ziem francuskich, ale i o fakt, że rządząca dynastia Sabaudów wywodziła się z Sabaudii ze stolicą w Chambéry, po drugiej stronie Alp. Co ciekawe, tak wygląda tutejszy dziekanat. Nic tylko pracować, prawda? Jak to się stało, że jedno z teoretycznie prowincjonalnych i mało znaczących hrabstw, a potem księstw gdzieś w górach, powiększyło swój obszar na trudnym terenie prawie czterokrotnie, a potem w XVII, a zwłaszcza XVIII i XIX wieku było bardzo wpływowym graczem i potężną dynastią w Europie, która przyczyniła się do powstania w przyszłości tego właśnie państwa. Można powiedzieć, że to wszystko efekt sprytnej dwulicowości. Książęta sabaudzcy, zwani książętami pokoju, byli jednocześnie mistrzami wojen i efektywnych sojuszy dyplomatycznych. Źle się nie działo w tym państwie, a po przeniesieniu ośrodka władzy do Piemontu wręcz nastała sielanka. Przedostatni książę, Karol Albert, rządzący nie tylko Sabaudią,
Piemontem, ale i nawet Sardynią, spowodował, że nadzieja na zjednoczenie Włoch tliła się właśnie tu. Podobnie jak w zaborowej Polsce w Księstwie Warszawskim, tylko że nasza została szybko zgaszona. Zamek, który tu widzimy, odbudowany po pożarze, znajduje się w Moncalieri na południowych przedmieściach Turynu. Ponieważ jest to siedziba piemontskich karabinierów, można go kręcić tylko w środku. Pod rządami Wiktora Emanuela II, zwanego także Padre della Patria, ojciec ojczyzny, najstarszego syna Karola Alberta, udało się zjednoczyć Włochy. Wspierał go w tym jego premier Cavour oraz cesarz Francuzów Napoleon, ale III. Jak widać, sporo wody w padzie musiało upłynąć, zanim z Italii od czasu upadku Cesarstwa Rzymskiego mogło się formować państwo czy też naród. Choć Turyn nie ma tak spektakularnego pomnika konnego Wiktora Emanuela jak Rzym, to ma fontannę korespondencyjnie rywalizującą z rzymską di Trevi. Znajduje się ona oczywiście w parku Valentino i symbolizuje 12 miesięcy. Podobnie jak budowla, zwana nieco pieszczotliwie Borgo Mediewale, ale nie mająca nic wspólnego ze średniowieczem. Turyn, wykluczając rzymski obóz Castrum, w obecnym kształcie jest miastem stosunkowo młodym, jak na Włochy. Budowla ta nieco przypomina, jeśli byliście na przykład w Budapeszcie, tamtejszy Weinahunyad Castle. I podobny czas, troszeczkę inny zamysł, ponieważ ona teoretycznie ma reprezentować różne rodzaje stylów architektonicznych na terenie wszystkich włoskich obecnie ziem. Specyfika urbanistyczna Turynu, takiego bardzo, bardzo szachownicowatego miasta, powoduje, że mamy tutaj mnóstwo placów, mnóstwo podłużnych, kwadratowych, okrągłych, prostokątnych, a to jeden z kilkudziesięciu z nich oraz jeden z kilkunastu najważniejszych, piazza Carlo Alberto. I właśnie król Karol Albert na konnym pomniku dominuje na tym placu. Zwrócony jest w stronę Palazzo Carignano, który to pałac jest również wpisany na listę rezydencji sabauckich, mnóstwo ich, a mieści w sobie Museo di Risorgimento, jeden z najważniejszych dla historii Włoch, o ile nie najważniejsze z punktu widzenia powstania państwa włoskiego muzeum, które zajmuje się tym niezwykłym etapem w historii tego państwa. Bilet kosztuje 10 euro, sporo. Jeśli nie macie ochoty i czasu na to, by zwiedzać muzeum, możecie wstąpić na dziedziniec pałacu albo wejść tylko do imponującej klatki schodowej. Ale zastanówmy się uczciwie. Jeśli swoje najbliższe lata ktoś wiąże mocniej z Włochami, wypada, aby poznał bliżej i zrozumiał historię Włoch jako państwa. Muzeum jest imponujące, a ta sala dopełnia dzieła. Spójrzcie tylko i wyłącznie. Wielkie brawa dla Włochów, że tak bardzo pielęgnują przecież wcale niedługą historię swojego kraju. Oto sala parlamentu piemontskiego, będąca czy też pełniąca jakoby funkcję pierwszego parlamentu całej Włoch. Co ciekawe, w jednej z sal poruszony temat Polski. Polski pod zaborami, również walczącej m.in. pod zaborami Austrii, czyli państwa Włochom również uwierającego. No i właśnie ta Austria, bo pewnie już wspominaliśmy o tym, że Polska i Włochy są jedynymi krajami na świecie, które mają siebie nawzajem w hymnach. I tam pada takie słowo o czarnym orle, oczywiście austriackim, który pije krew zarówno polską, jak i włoską. Także no, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. No, nie wierzymy. Ostatni dzień i pojawiają się góry. Udajemy się więc zaraz do miejsca, które godnie będzie kulminowało naszą piemontską przygodę z sabaudami. Na kawie umawiamy się z Zosią, którą poznaliśmy w czerwcu na gali Italy Ambassadors Award w Krakowie, piszącą i tworzącą na blogu i profilach o nazwie Włoski Punkt Widzenia. 20 lat. 20 lat. Właśnie w tym roku mija 20 lat od momentu, kiedy przeprowadziłam się do Turynu. Długo, mało, nie wiem. Dla mnie to minęło rzeczywiście... Bardzo szybko minęło. Jak moment. Natomiast na początku nie mijało tak szybko, ponieważ było to bardziej stresująco. Zwłaszcza z powodu, że nie znałam języka. Na początku posługiwałam się tylko angielskim. Było to, no,
dość stresujące i niewystarczające. Człowiek chce rozmawiać z tymi ludźmi, mm-hmm. chce wymieniać o wszystkim. Opinie, dokładnie. Chcesz poradzić komuś, chcesz zapytać o radę, chcesz brać udział w jego tragedii, żeby go pocieszyć, albo cieszyć się z jego szczęścia. Do tego potrzebne są słowa, także trzeba, patrząc na mnie, na moje doświadczenie, rzucać się właśnie w wir, próbować mówić, nawet jeżeli na początku człowiek wydaje się śmieszny. Człowiek to przeżywa, a tak naprawdę Włosi się bardzo cieszą, że się próbuje mówić po włosku, prawda? Właśnie, Włosi są bardzo tolerancyjni. Czasami oni nie za dobrze mówią po włosku, ponieważ używają bardzo często dialektów. I rzeczywiście są tolerancyjni. Tolerancyjni i nie poprawiają, co to bardzo pomaga. Bardzo pomaga. Motywujące. Motywujące, bo wręcz przeciwnie mówi, o, jak dobrze mówisz po włosku. I to daje jakby taką energię, tak, entuzjazm. Tym chętniej rozmawia z nimi. Turyn generalnie jest uznawany za kompletnie inne miasto w porównaniu z innymi z miastami włoskimi, z tego względu, że jak inne miasta włoskie były już słynne, były ogromne, miały swoje znaczenie, Turyn jeszcze w zasadzie był małym miastem, jeszcze nie istniał jako taka metropolia. Turyn został wybudowany właśnie w takim jednym stylu, bardzo zwartym, bardzo harmonijnym, w stylu barokowym i rzeczywiście wszystko jakby do siebie pasuje. Dla niektórych nawet Turyn jest monotonny, bo jest bardzo taki regularny. Ale no, mnie się to podoba, bo jest właśnie taki bardzo uporządkowany, bardzo wszystko jest zdefiniowane, że to jest tu i te place wyglądają rzeczywiście. Turyn też ma bardzo przestronne ulice, bardzo, no, bardziej przestronne niż te miasta średniowieczne włoskie. Do pewnego momentu był uznawany jako miasto tylko przemysłowe ze względu na fabrykę Fiat. Tam ludzie tylko jeździli do pracy, a nie myśleli nawet, żeby pójść do centrum, żeby zobaczyć, żeby pozwiedzać. Także Turyn otworzył się na turystykę, zaczął być słynny pod względem turystycznym po olimpiadzie zimowej w 2006 roku. Wtedy zaczęła się jakby promocja turystyczna Turynu i w pewnym momencie właśnie niedawno Turyn został zauważony przez UNESCO, dostał właśnie wyróżnienie UNESCO jako jedyne w tej kategorii miasto o designie właśnie nowoczesnym, jako właśnie takiej transformacji z miasta przemysłowego na miasto bardziej kulturalne, nastawione na imprezy turystyczne, na imprezy sportowe. I też na technologię i innowacje. W Turynie odbywa się najsłynniejszy targ książki we Włoszech, bardzo słynny. Też w Turynie odbywają się targi sztuki współczesnej. Turyn, nie wszyscy o tym wiedzą, że jest bardzo bogaty w muzea, jest ich ponad 30. Muzeów jest nawet dużo więcej niż w Mediolanie, o czym nie wszyscy wiedzą i właśnie jest muzeum egipskie, jest muzeum kina, jest muzeum design, jest muzeum kryminologii, antropologii kryminalnej. Tak. Ciekawe tematy. Jest muzeum motoryzacji, właśnie bardzo słynne muzeum motoryzacji, którego zbiory są bardzo bogate i jest bardzo znane i cenione na świecie. Już nie mówię o Muzeum Egipskim, które jest uznawane za drugie pod względem wielkości i ważności zbiorów po Kairze. A jakie są Twoje ulubione miejsca w Turynie? Do których lubisz wracać? No chyba tutaj wystarczy się rozglądnąć, żeby zobaczyć, że to jest jedno z moich ulubionych miejsc. Venaria Reale to jest miejsce, do którego często wracam. To jest miejsce, w którym czuję się dobrze. To jest nie tylko historia, ale też i przyroda, ponieważ są przepiękne ogrody. Także to jest nie tylko wizyta w muzeum, ale także i spacer wśród przyrody. I tutaj rzeczywiście człowiek znajduje harmonię, człowiek z przyrodą. Także ja tutaj zawsze wracam, bardzo często wracam. Idealne miejsce także na jesień, prawda? Na jesień, ze względu dokładnie. Właśnie na ten park. Venaria Reale. Choć skala może nieco szokować, był to zaledwie myśliwski i letni pałac Sebałdów. Mimo sporej wielkości jednak i barokowej formy, nie jest ona napchana tysiącami detali, dodatków, niczym złota szkatułka.
Wszystko dlatego, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu niszczał wykorzystywany wcześniej przez armię, również napoleońską, a dziś, po największym projekcie restauracyjnym Włoch, stanowi piątą co do popularności atrakcję turystyczną tego kraju. W projekcie wzięło udział 700 techników i współpracowników oraz 300 firm, łącznie ponad 1800 operatorów, projektantów w 16 międzynarodowych przetargach. Jak oni to wszystko połapali? No ale to Włosi z Piemontu. A jeszcze jedno ulubione miejsce moje, o którym chciałabym powiedzieć, to jest właśnie w samym Turynie. To jest miejsce, które... w którym są najważniejsze takie punkty charakterystyczne Turynu. To jest kościół Gran Madre, który jest nieco ustawiony na takim wzgórzu i do niego prowadzą takie długie schody. I właśnie na tych schodach dobrze jest sobie usiąść i popatrzeć, ponieważ przed sobą widać Mole Antonelliana, to chyba najbardziej słynny budynek w Turynie. Poza tym widać rzekę Pat. Tam jest na dole takie duże skrzyżowanie, także można sobie popatrzeć na ludzi, którzy tam spacerują. To wielkie miasto, prawda? Tak, na ruch autobusowy. To jest naprawdę takie przyjemne. Bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Wracamy do wnętrz Venarii, a chwilę potem do ogrodów. To jest miejsce, które najczęściej reprezentuje na zdjęciach ten obiekt. Gigantyczna galeria, bardzo jasna, bardzo spektakularna. Niestety, mimo wczesnej pory niedzielą, wcale nie pusta. A w 2019 tutejsze ogrody królewskie zostały uznane za najpiękniejsze, najlepiej utrzymane w całych Włoszech. Dużo tych naj, prawda? Jeszcze jest jedno naj, takie bardziej niszowe, dotyczy restauracji tego miejsca, właściwie podniesionego, może nie z gruzów, ale z bardzo głębokiego zapuszczenia. Było to bardzo spektakularne. Siamo qui, Venaria Reale. Jesteśmy w jednej z dwóch miejscowości, które oficjalnie mogą nosić dodatek Reale, czyli Królewska Venaria. Jak najbardziej jest to prawda. Siedziba nie tylko dynastii, ale też dynastii sabauckiej jako królów Włoch, rządzącej Włochami. Jedno z najwspanialszych tego typu miejsc na świecie. Jedna z największych siedzib monarszych tego typu na świecie. Gdzieś porównywalna do Wersalu pod wieloma względami, ale może na swój sposób i lepsza. Bardzo chcieliśmy tutaj być i ta historia sabaudów, ale i wełny, dlatego że odpowiednio jesteśmy tutaj przygotowani, bezpośrednio wiąże się i z Venarią, i z Piemontem. Piemontem, który jednak musimy godnie pożegnać, w tym przypadku nieco niechronologicznie. Nie łudząc się wcześniej, że góry się pokażą, zrobiliśmy to wieczór poprzedni na jednym z najważniejszych punktów widokowych na miasto Turyn i hipotetycznie nawet Alpy, czyli Monte Cappuccini, i postanowiliśmy akurat taką wersję zakończenia zostawić. I to by było już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Jak widzicie, lub nie, Alpy nam się ostatecznie nie pokazały, no także mamy kolejny powód, żeby po raz trzeci pojawić się kiedyś w Turynie. A my się widzimy w następnych odcinkach. Do zobaczenia.